Dlaczego ty jesteś tak fajnym, nowoczesnym chłopakiem prywatnie i tak konserwatywnym w publicystyce? Trochę publicysta jest powołany po to, żeby ludziom tłumaczyć świat. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. A ty dajesz dupy? Nie. Nie. Właśnie nie? Chodzi o to, że ja działam na swoich zasadach i swoich prawach. Znaczy nie, nie uważam, żebym miał komuś tłumaczyć świat. Ja nawet w tej książce, gdzie opisuję bardzo dużo z tego, co przeżyłem, i mam nadzieję, że to są ciekawe historie, ale też nikomu nie mówię, jak ma żyć, co ma robić. Ja mówię wyłącznie w swoim imieniu. Mówisz. W tej książce, w której jest dużo śmierci, Afryki, Kaukazu, opowiadasz też o defekacji. No. Mówisz ludziom, że na przykład nie mogą się defekować w Wielkim Kanionie. Albo na Mazurach. No bo że nie mogą potem jechać rowerem i się poślizgnąć na czymś gównie. Mi się to nie podoba po prostu. Ale to też... Jaki ty jesteś stary. Dlaczego ci się to nie podoba? Przecież to jest naturalna... Jesteś na Mazurach. Co, będziesz szukał toalety? Wychodzisz, łono przyrody. Księżyc na ciebie patrzy. Bo... Kucasz sobie, no, łopiąc. Ale możesz pójść z łopatką, wykopać dołek, zrobić i zasypać. A skąd wezmę łopatkę?